a łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, to niechaj będą z wami teraz i zawsze. Drodzy, tekst biblijny, jaki dzisiaj jest wybrany, zapisany jest u apostoła Pawła w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale, od 1 do 11 wiersza. Posłuchajcie go uważnie. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism, i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism, i że ukazał się Kefasowi, potem 12, potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Ale z łaski Boga jestem, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Czy więc ja, czy oni, to samo opowiadamy i tak uwierzyliście. Panie Boże, dzisiaj w ten szczególny dzień zmartwychwstania chcemy Twoje słowo rozważać. Poślij swojego Ducha teraz i mów do nas przez to słowo. Amen. Moi drodzy, rozpocznę od takiego może trudnego przykładu, ale muszę wam powiedzieć, że parę lat temu, miałem okazję być na pewnym pogrzebie, na który w zasadzie zostałem zaproszony. Dziwnie to brzmi, zaproszony, albo inaczej, poproszony, żeby pomodlić się na koniec tej uroczystości. To zaproszenie przyjąłem, ale takim lekkim zdziwieniem okazał się fakt, że pogrzeb ten był tak zwanym pogrzebem świeckim. I osoba, która prowadziła ten pogrzeb, jeśli można w ogóle tak mówić o pogrzebie, bardzo ładnie poprowadziła tę ceremonię. Recytowała ta osoba wiersze o odchodzeniu, które kończyły się odchodzeniem w nicość i spotkaniem z objęciami Matki Ziemi. Całość ceremonii, cała oprawa była naprawdę, uwierzcie mi, naprawdę prowadzona w profesjonalny sposób, z nienaganną dykcją i muszę powiedzieć, że w niektórych momentach naprawdę zazdrościłem. Ale miałem ogromny problem, kiedy nastał czas mojego wyjścia, to był bardzo liczny pogrzeb i musiałem teraz naprawdę dobrać jakoś tak słowa tej modlitwy i tych kilku słów, które mogłem tam powiedzieć, żeby ludzie, którzy byli na tym pogrzebie, nie zostali bez jakiejkolwiek nadziei i nie zostali z takim poczuciem, że dalej poza tą cmentarną ziemią nic nie ma. Kiedy przypominam sobie ten moment, to naprawdę ciarki na plecach i pot ze mnie spływał, dlatego że unieść ciężar gatunkowy tej chwili było naprawdę bardzo trudno. Po smutnym, moi drodzy, ale jakże ważnym i potrzebnym Wielkim Piątku, gdzie słuchaliśmy Ewangelii o ukrzyżowanym Zbawicielu, możemy wreszcie stanąć my przy pustym grobie Pana Jezusa. Apostoł Paweł, podobnie jak Wielki Piątek,
przypomina nam poprzez listy do zborów, tym razem do Koryntian, Ewangelię o Jezusie Chrystusie, o tym, kim jest Jezus, który, jak to w czwartek czytaliśmy, słuchaliśmy, wspierając się w Getsemanie, prawdopodobnie o jakiś nagrobek, przypominał sobie o swoim cierpieniu, śmierci, zmartwychwstaniu, o tym, że to wszystko jest potrzebne, żeby człowiek został uratowany, ale też, żeby człowiek został obdarzony nadzieją wieczności. Czy my potrzebujemy takiego przypomnienia dzisiaj? Myślę, że jak najbardziej. No bo przecież skoro Paweł przypominał Koryntianom, zborownikom w Koryncie, to i dla nas te przypomnienia po wielu latach mają sens. Bywa przecież, że przytłoczeni jakimiś doświadczeniami z naszego życia tą Ewangelię o ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie odsuwamy na bok i jakby trochę zapominamy, że przecież to jest sens, że Ewangelia jest sensem i motorem naszego życia, naszego bycia tu i teraz. I często oddalamy się od tej nadziei, która przecież bardzo, ale to bardzo jest nam potrzebna, szczególnie w dzisiejszym czasie, w każdym czasie. Moi drodzy, to zestawienie brutalnej śmierci ze spektakularnym, tajemniczym zmartwychwstaniem potrafi rozładować napięcie. Napięcie, które często nam towarzyszy, kiedy zmagamy się z naszym przemijaniem na przykład, problemami, a może nawet takim zwyczajnym ludzkim strachem przed śmiercią. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jaki fragment Ewangelii czytałem. Nie wiem, czy to jeszcze pamiętacie, ale czytałem o kobietach, które przyszły do grobu. I to nie było tak, że one przyszły, zobaczyły i od razu z okrzykami radości pobiegły. Jak kończy się ta Ewangelia? One były przestraszone. One się bały. I dopiero potem, po jakimś czasie, to słowo, ta wieść o zmartwychwstałym zaczęła docierać i rozbudzać ogromną radość w sercach tych, którzy spotykali zmartwychwstałego Jezusa. Znamy te wszystkie historie. O tym przecież Paweł w tym dzisiejszym fragmencie nam przypomina. Moi drodzy, nadzieję pozyskujemy w zmartwychwstaniu, które wymaga od nas wysiłku wiary, wymaga od nas pokory, czyli uznania tego, że jest coś poza naszym rozumem. I wielu ludzi w swojej wierze pozostaje na Golgocie, akceptując, przyjmując niewinną śmierć Jezusa na krzyżu, ale nie potrafią pójść dalej właśnie do tego pustego grobu Jezusa, bo On, nasz Zbawiciel, umierając na krzyżu, przeszedł drogę cierpienia przez przecież realne piekło. Nawet i po śmierci, gdzie jak wiemy i wyznajemy, stąpił do piekieł i dopiero trzeciego dnia zmartwychwstał. Mówiliśmy to dzisiaj, zmawiając wyznanie wiary. Oddzielony całkowicie od Ojca w miejscu strasznym, by wreszcie pokonać śmierć i powrócić z krainy umarłych, zmartwychwstać. I apostoł Paweł, drodzy, dzisiaj przypomina nam drogę zbawienia, wreszcie przypomina o tym, komu po zmartwychwstaniu pokazał się Jezus. Znamy te historie przeszyte strachem, a potem eksplozjami radości. Dzisiaj też taką radość przeżywamy jako ludzie wierzący. Mam nadzieję, że świętujemy to zmartwychwstanie Pana Jezusa, chociaż może pogoda nie sprzyja, ale serca mamy radosne. Przypominamy sobie, że On żyje, że jest pośród nas, w Słowie, w sakramencie, realnie obecny. I wreszcie możemy doświadczać tej Jego duchowej obecności za sprawą Ducha Świętego. I kochani, tego się nie da wytłumaczyć. Tego się nie da opowiedzieć komuś, kto nie ma relacji z Chrystusem zmartwychwstałym. Moi drodzy, Paweł przypomina również o swoim doświadczeniu spotkania z Jezusem. Pamiętacie, co się stało?
Pamiętamy ten moment, kiedy Biblia opisuje to w taki sposób, że Paweł był w takim stanie, jadąc prześladować chrześcijan. Jest takie niesamowite słowo tam użyte. On dyszał chęcią mordu. Wyobrażacie to sobie? I Paweł pod Damaszkiem zostaje oświecony przez samego Jezusa. Wtedy pada to pytanie: Saulu, Saulu, dlaczego ty mnie prześladujesz? Dlaczego, tłumacząc, interpretując, nie uwierzyłeś we mnie? I potem pamiętamy Pawła, który musiał wielokrotnie jeszcze tłumaczyć się, że jest apostołem, uwiarygadniać swoją osobę, bo wielu ludzi go właśnie z tych momentów pamiętało. Moi drodzy, on sam miał taką świadomość, dlatego napisał Koryntianom: ja jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży, ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna. I kochani, to słowo dzisiejsze, oprócz tego przypomnienia Ewangelii o ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Jezusie, przypomina nam o łasce Boga, która nie jest łaską dla wybranych, krystalicznych, czystych, świętych, ale pokazuje, że przykład Pawła jest przykładem, który pokazuje, jak można zmieniać wszystkich ludzi. I tego często nie rozumiemy, nie potrafimy dopuścić do naszych umysłów, że przez Jezusa Chrystusa Bóg obdarza każdego bez wyjątku darmową łaską, zbawiającą łaską, że nie trzeba nic robić, po którą może przyjść każdy, kto pojedna się z Bogiem. I za sprawą tej, jak śpiewamy, cudownej Bożej łaski możemy bez względu na wszystko przyjść, by otrzymać nadzieję i pokój w sercu. Moi drodzy, doświadczenie zmartwychwstania, dotknięcie płyty nagrobnej, spojrzenia w otchłań pustego grobu pokazuje nam, jak puste jest to, co daje nam świat w porównaniu z tym, co otrzymujemy od Chrystusa. I nie wiem, jakie macie doświadczenia z pogrzebów, ale widzę po kilkunastu latach swojej posługi, służby, że nadzieja, ta nadzieja, o której dzisiaj mówimy, pochodząca od Chrystusa, pozwala ludziom wierzącym, choć nie jest to łatwe, bo to jest bardzo trudne, odchodzić od grobów ludzi wierzących z nadzieją na wieczność, na lepszy Boży świat. Bo przecież każdy pogrzeb jest momentem pożegnania, ale też momentem uświadamiania sobie, że jest to pewne miejsce przygotowane przez samego Chrystusa. Moi drodzy, i te pogrzeby, a przecież mówiliśmy od Wielkiego Piątku do teraz o umieraniu Chrystusa, o Jego pogrzebie cichym, tajemniczym, schowanym, uświadamiają nam, że jest takie miejsce, taka granica, do której docieramy, a przez tą granicę do wieczności może przeprowadzić nas jedynie Chrystus zmartwychwstały. Pytanie na dzisiaj, może takie wydawać się dziwne, Wielkanoc, radość. Czy jestem przygotowany na moją konfrontację ze śmiercią? Może to dziwnie brzmi w czas świąteczny, czas zwycięstwa życia nad śmiercią w Kościele, przecież wypełnionym ludźmi, którzy o własnych siłach tutaj dotarli. Ale przecież nie znamy dnia ani godziny. Kochani, czym prędzej pogodzimy się z przemijaniem, śmiercią,
I czym prędzej chwycimy się tej nadziei zmartwychwstania, to tym piękniejsze będą dni, które nam jeszcze pozostały. W psalmie 16 jest tak napisane: mam zawsze Pana przed sobą. Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieje się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja. Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani. Nie dopuścisz, by Twój pobożny oglądał grób. I na koniec pewna historia. Pewien król zawezwał swojego nowego nadwornego błazna i publicznie wręczył mu berło głupca. I powiedział tak: jeśli kiedyś znajdziesz większego głupca niż ty, to daj mu to berło. Minęło wiele lat i oto umierający król na łoże śmierci przywołuje swojego nadwornego błazna i mówi: w zasadzie z moich najbliższych osób zostałeś mi tylko ty. Ja dzisiaj wyruszam w daleką podróż. A dokąd się wybierasz, mój królu? Zapytał błazen. Nie wiem, odpowiedział król. W takim razie w jaki sposób przygotowujesz się do tej drogi? Nie jestem przygotowany. Nie wiem, jak się przygotować. Wtedy błazen wyciągnął berło, które otrzymał na początku swojej służby i wręczył temu królowi. Kochani, nadzieja zmartwychwstałego Chrystusa przygotowuje nas do spotkania w wieczności. Nie w strachu, nie w niepewności, w niepokoju, ale przygotowuje nas na spotkanie z przyjacielem, za którym, jeśli będziemy tęsknić już tu na ziemi, to o wiele bardziej ta nadzieja będzie w nas wzrastała. A on sam mówi: byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. I ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. I tego się chwyćmy. Wielkanocny dzień. I o tym opowiadajmy innym, bo mamy tak wiele. Niech zmartwychwstały Chrystus prowadzi nas każdego dnia swoją nadzieją. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli waszych. W Panu Jezusie Chrystusie ku żywotowi wiecznemu. Amen.